Dzień dobry, Zabrze. Wczoraj odbyło się spotkanie mieszkańców z zarządem spółdzielni mieszkaniowej Luiza. To właśnie ci mieszkańcy mają ogromny problem, jeśli chodzi o niedopłaty za ogrzewanie. Bycie samorządowcem to dla mnie wsłuchiwanie się w Państwa problemy i pomoc w rozwiązywaniu ich. Dla niektórych samorządowców wczorajsze spotkanie było tak naprawdę finałem, ponieważ nagrali film i na tym ich rola się skończy. Moja nie. Deklaruję, że chcę Państwu pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Właśnie dlatego zapraszam serdecznie na spotkanie z mecenasami, którzy specjalizują się w prawie spółdzielczym, ale również z zarządem Państwa spółdzielni, na którym będziemy rozważać każdy indywidualny przypadek i analizować, czy te niedopłaty, które zostały do Państwa skierowane, rzeczywiście zostały prawidłowo naliczone. Chcemy każdemu z osobna wyjaśnić, w jaki sposób należy prawidłowo naliczać opłaty za ogrzewanie, tak żeby w przyszłym sezonie nie byli Państwo nimi zaskoczeni. Serdecznie zapraszam 25 stycznia o godzinie 17 do restauracji Impresja. Nie może Państwa tam zabraknąć. A teraz zobaczcie, jak wyglądało wczorajsze spotkanie, podczas którego zadawałam sporo pytań po to, żeby zrozumieć lepiej Państwa sytuację. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Nazywam się Agnieszka Rudniewska. Na poprzednim spotkaniu z Państwem był mój klubowy kolega, który nazywa się Przemysław Juroszek. Ja rozumiem, że na sali wszyscy z Państwa, którzy siedzicie, jesteście ekspertami do spraw prawa spółdzielczego i prawa energetycznego i inżynierami do spraw energetyki, tak? Bo ja myślę, że nie. I dokładnie tak samo jak ja. Co prawda jestem prawniczką, ale również nie rozumiem tej nomenklatury, którą Państwo się posługują. Jak w przyszłym roku okaże się, że są kolejne podwyżki, to nie jest tak, że ta kwota Państwu się zmniejszy, że VAT zwiększy się z 5% do 23%. Na stronie internetowej oraz mówić... To ułatwi tutaj naszą komunikację. Każdy z Państwa indywidualnie otrzymując informacje na temat podwyżki centralnego, w uzasadnieniu była informacja na temat VAT-u. Pani prezes, to ja rozumiem wobec tego, że wszyscy Państwo, którzy tutaj przyszli, nie czytają pism, które Państwo do nich kierują. Proszę, stoicie jako spółdzielnia na stanowisku, że mieszkańcy zostali prawidłowo powiadomieni zarówno o podwyżce VAT-u, jak i o tych niedopłatach, które w tej chwili muszą uregulować, tak? Ja się dziwię, przyznam szczerze, dlatego że ja dzisiaj, podobnie jak pan Robert, którego szukam wzrokiem, mówił o tym, że w innych spółdzielniach potrafili przewidzieć, że te podwyżki będą wyższe, bo ja też dzisiaj wykonałam kilka telefonów do innych spółdzielni i tam również potrafili przewidzieć i mieszkańcy przez to mogli przewidzieć, w jaki sposób mają rozłożyć swój budżet. Posażona tylko w instalacji centralnego ogrzewania będzie w granicach 60 groszy. No, ostatnie pytania. Ja nie będę Państwu gratulować tego, że został odwołany prezes, bo myślę, że prezes jest tutaj owiany sławą od nie kilku miesięcy, tylko wręcz od kilku lat. Ja natomiast mam inne pytanie, bardziej konkretne. Chciałabym się dowiedzieć, jakie były przyczyny odwołania prezesa. Ja byłam w spółdzielni mieszkaniowej, żeby umówić się do pani prezes na poniedziałek na spotkanie na godzinę 15, natomiast na godzinę 15, natomiast mam ze sobą takie pismo i będę na Państwa czekać tutaj na początku tej sali po tym spotkaniu i zachęcam Państwa, żeby Państwo się pod tym pismem podpisali. To są pytania, które ja chciałabym jeszcze zadać pani prezes i uzyskać odpowiedź na piśmie i myślę, że to są pytania, które nie tylko będą padać dzisiaj z sali, które ja zadałam, ale również takie, które Państwa nurtują, bo moim zdaniem po przejrzeniu statutu spółdzielni i regulaminu spółdzielni niestety jeden jest wniosek. Te zapisy i te dokumenty są niestety archaiczne.